Niemałą konsternację musiało wywołać odwołanie Tomasza Szatkowskiego, czyli ambasadora Polski przy NATO, przed zbliżającym się, a odbywającym się właśnie w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie szczytem NATO. Kolejny efekt, niestety bardzo negatywny dla Polski, to utrata ważnego stanowiska właśnie w Pakcie Północnoatlantyckim. Szatkowski był typowany na zastępcę sekretarza generalnego NATO. Jakie będą kolejne skutki dla Polski? Dzisiaj sprawdzam. Dostałem dokumenty, ale absolutnie nie są to dokumenty, które w moim przekonaniu w jakikolwiek sposób kompromitowałyby ambasadora Szatkowskiego, ponieważ zostały mi one przesłane w trybie niejawnym. W związku z powyższym nie mogę absolutnie w żaden sposób nawiązywać do ich treści. Mogę powiedzieć tylko tyle, że treść tych dokumentów nie ma nic wspólnego z funkcją, którą pan ambasador w Brukseli przy Sojuszu Północnoatlantyckim, przy kwaterze głównej NATO pełnił dla Polski przez ostatnie lata. Pełnił zresztą bardzo dobrze i odnosząc tam sukcesy. Pomimo jawnego sprzeciwu prezydenta na odwołanie Tomasza Szatkowskiego odbyło się ono w atmosferze skandalu. Mówiono o tajnych, dyskwalifikujących ambasadora dokumentach. Dziwię się bardzo, że prezydent i jego ludzie w taki sposób do tej kwestii podchodzą. Nigdy nie powinien zostać ambasadorem i jak najszybciej powinien tutaj wrócić do Warszawy pan Szatkowski. Tomasz Szatkowski na te insynuacje zareagował mocno i wyjaśnił, że dodatkowym procedurom sprawdzającym przed objęciem stanowiska poddał się dobrowolnie. Tomasz Szatkowski pełnił takie ważne funkcje publiczne, to oznacza, że te procedury sprawdzeniowe przebiegły i zakończyły się dla niego korzystnie. Tego rodzaju oskarżenia musiały odbić się echem w kwaterze głównej NATO. Ale jak się okazuje, rządzący nie zaszkodzili samemu Szatkowskiemu. Zaszkodzili Polsce. Tomasz Szatkowski był poważnym kandydatem na zastępcę sekretarza generalnego NATO. Kiedy MSZ w skandalicznych okolicznościach odwołał go ze stanowiska, odebrało mu to szansę na awans w strukturach NATO. MSZ tłumaczył to tak. Wybory mają swoje konsekwencje. Przypominam, że w Polsce zgodnie z artykułem 146 Konstytucji politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Tyle, że na takiej polityce traci wizerunek państwa i polskie interesy. Lepiej, żeby nie było żadnego Polaka, niż byłby to Polak, który pełnił swoje funkcje za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, czy jest fachowcem, czy jest dobrze oceniany na Zachodzie, czy nasi partnerzy i sojusznicy dobrze go oceniają. Jesteśmy państwem niebywale zaangażowanym w to, co dzieje się na wschodzie, czyli w bezpieczeństwo całego sojuszu. I jestem przekonany, że Tomasz Szatkowski, gdy byłoby tutaj nawet nie wsparcie, ale milczenie MSZ-u i obecnego rządu, to stanowisko go objął. Jakie będą konkretne efekty takich działań dla Polski? Po pierwsze w aspekcie czysto militarnym, kwestii bezpieczeństwa Polski, ale także w aspekcie gospodarczym, bo te inwestycje w większej mierze byłyby realizowane w Polsce. No należy też mówić o tym aspekcie dyplomatyczno-politycznym, czyli pozycji Polski w ramach sojuszu. Na własne życzenie tą pozycję osłabiamy. Po raz kolejny symbolicznie polityka wygrała z interesem Polski. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.